Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Dead Rising 2. Tak więc ten plan filmowy owocuje w nieograniczoną liczbę statystów grających martwych zombie. Najpierw coś jem. Ale chyba bardzo dużo. A teraz idę załatwić kilku zombie, bo... Gdzie to jest tu? A jeszcze chyba trochę czasu mam, żeby odnieść Katie Zombrex. Więc pójdę załatwić kilku statystów. Oczywiście to jest film. Także nie należy się przejmować, że to są zombie. Oni po prostu ich grają. Dobra, kurwa, idźmy zrobić rozpierduchę. Zaopatrzę się w dodatkowy kij, żeby było czym napierdalać te zombiaki. Oczywiście za każdego załatwianego wskakuje mi w licznik oraz jak dobrze trafię, bardzo silnym uderzeniem. To jeszcze wskakują mi punkty doświadczenia, tak jak teraz. Więc bić wszystko, co się rusza. Aha, kijem baseball. Nie ma to jak piłki. Chodzące piłki. Przechodzące piłki, nie trzeba dużo latać. A to tylko dlatego, że zadanie mogę wykonać dopiero w określonym czasie. Jednym słowem się nudzę. Lubię to robić cięcia, ale niektórzy po prostu lubią patrzeć, jak zombie padają od uderzenia kija baseballowego. Ja pierdolę, jeszcze się przewrócił. Co za głupi zombie. O, kasa. Jak kasa, to w kasie jest kasa. Nie bardzo jestem pewien, do czego się ona może przydać, ale wiem, do czego się zbiera. Dobra. I poszedł. So, tak, teraz. Toporkiem. Bach! Odrobałem rękę. A temu głowę. I wpadło trochę doświadczenia. Ekstra. To jest kolejna kasa. Leci! Łap! Nie złapał. Dobra, do następnego sklepu, po następną kasę. Co tu jest? Brania, pudełka, kasa. Nie jedna, dwie. Nie wstawaj. Świetnie. Czyżby już Zombrex był potrzebny? Jeszcze godzina. Dużo ich tu się robi. Teraz są to prywkać. Wow, zabawki. Lampy.
że kasa ci w głowie. Petardy. Super! Kasę tu. Jak w szkole. To chyba nie była najlepsza broń na niego. Dobrze, wszyscy obecni. Mówię, że idę oddać ten Zombrex. Cześć, Katie. Przyniosłem ci Zombrex. Wow, tu można stracić całą masę gotówki. Dobra, straciłem 100. 200. 300. 400. 600. 7. Ty głupi automacie. 800. Tysiąc straciłem, nic nie wypluł. Głupi automat. Głupi automat. Szkoda, że nie da się uderzyć w tym miejscu. Dobra. Patrzę dalej. Wow. Ale też... łóżka są. Są automaty? Jeszcze był jeden pokój. Kolejny z automatami. Widać, że ktoś się zirytował i dwa zepsuł. I wyjście piętro wyżej. Ciekawego nie było. Może tam na dole jest. Ale tym się przekonam troszeczkę później. Idę poczekać na to, aż będę mógł oddać to zadanie. Kurczę. A więc, Katie, mam dla ciebie Zombrex.
Hey, honey. I told you I'd get some Zombrex. Zapewne bardzo niemiły element dla tej dwójki. You sure are daddy's girl. Look, Dad, I got a new power in Mega Man. Wydaje mi się, że jak będzie trzecia część, to właśnie z nią. No i do tego czasu trzeba znaleźć Zombrex. Zapisz i kontynuuj. Kolejna cutscenka. Nie będę ich przewijał. Terror is reality show. Information received from a behind the scenes source reveals that this outbreak was not an accident, but rather an act of terrorism. Nic nie mówię, bo czytam. Wow. Initial reports suggest that the man in the video is former motocross champion Chuck Green. What? Green, a member of the zombie rights protest group Cure, was a contestant in tonight's pay-per-view game show. Acquaintances described him as a known drifter who was still angry over his wife's death in the Vegas outbreak. This horrible act of terror appears to be an escalation of violence for the protest group. This is Rebecca Chang, reporting live from the Fortune City Hotel in the heart of Fortune City. What? That's complete bullshit! That was not me. Did you have something to do with this? No way, not in your life. My daughter and I barely get out of that arena alive. What possible reason would I have to do something like that? Why are they saying you're part of Cure? Na pewno jesteś niewinny, ponieważ ja z tobą sterowałem. After I lost my wife. Look, I don't know what the hell is going on here, but I'm being set up. I think I know why. It's not the first time members of Cure have been falsely accused of being involved with an outbreak. We were in town protesting that awful show you were on. Do you believe me? I don't know what to believe. You sure don't seem like a terrorist. And I know we weren't involved. Look, we have 3 days before the military rolls in. That's how much time I have to prove I'm innocent. The reporter, the one at the hotel. The tape she had, it's a complete fake. She said she had a source. Whoever that is must know more. I need to find out where she got it. She said she was in the hotel. I'll keep an eye on your daughter. I won't say anything to her. I don't want her to worry. Spoko, tak więc będzie trzeba iść. Udowodnić, że główny bohater jest niewinny. Dobrze, wrobiono cię w spowodowanie epidemii zombie w Fortune City. Poszukaj wskazówek, by odkryć, co się naprawdę stało. Oczyść swoje imię i wydostaj się z miasta. Prosta sprawa. Wow. Do tego licznik 71 godzin. Okej. Jest, i mam klucz do schowka. Klucz do schowka daje ci dostęp do wszystkich pomieszczeń gospodarczych w Fortune City. Te pomieszczenia umożliwiają ci konstruowanie potężnych broni combo. Ekstra. Jakie broni combo? Schowki rozmieszczone są po całym Fortune City. Jaskrawo czerwone drzwi, inne łony łatwo dostrzec z oddali. Dobrze wiedzieć. Schowek dostępny jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy spojrzeć na mapę, poszukaj ikony klucza. To nią jest oznaczone pomieszczenie. Dobra, kontynuuj. Idziemy, zobaczymy ten schowek.
Wow, wiaderko. Co jest? Będzie wysyłała wiadomości. Każda misja ma limit. Aha. Odwiedzić Lombard. Wezmę to. Wow, cała masa statystów. Łączmy kij z gwoździami. Co będzie? Kolczasty kij! Kontynuuj. Skar to. Okej. Dobra. Składę kij. Wiatr pudełko gwoździ. I łączę. Tak, taśma. Killer. Wow! Ja chcę więcej gwoździ. Idę szukać gwoździ. Najpierw to było całkiem spoko. Ile doświadczenia za to? Wow, z nożem na mnie? A to co, mam każdego tak załatwiać? Trochę ich tu jest. Dobra, pozbyłem się ich. Kawał mięsa. Wiatro. Wiatro. Butla. O, są mi gwoździe. Nie, miał być kij. Aha, i mam dwie super broni. Zbieram sobie kij. Da się połączyć nóż i kij. Zaraz sprawdzę. Nie da się. A topór? Leż tu, może się zachowasz. Bo to pury to miotłe. Tak nie by było, byłaby broń dystansowa. Nie da się. Nieważne. Pistolet.
Nie lubię topora, to wezmę pistolet. Młot. Gaśnica. No, no. Kozak, to zrób tak. No i co? Ekstra. Dobra, chodź, uratuję cię. Gdzie było to wyjście? Dobra, później się kasą tam. No nie, chociaż jeszcze nie będę tak, żeby podwieźć. Chodź, kobieto, doświadczenie czeka. W sumie to jest całkiem niewiele, mi brakuje do drugiego poziomu. Więc może będą ciekawe rzeczy. Jemy, skopał dupę. Tak, i doświadczenie zdobyte. Świetna sprawa. Ale... to nie to. Karty combo. O, świderko. Wiertarka plus wiadro. Tu jest wiadro, tam jest wiertarka. Dobra, no razem to połączę. To jest mapa. Wow, nie trochę jest to daleko. Pierwszy to pójdę zobaczyć. No i zobaczy, czy gwoździe są. Jasne, że są. Tu kij. Wicked. Haha. Ja mam trzy prześwietne bronie. Chociaż, kurde. Wezmę sobie to wiaderko. Zobacz, o co chodzi z tym
świderkiem. Była tu wiertarka? Była. Wow, i znowu gwoździe? Super. Ekstra. Zajebiście to wygląda. Muszę to sprawdzić. Sprawdzić, jak się sprawuje pistolet. Kto mi tu płacze? Gordon. No i co z tobą? Tu kieraczek w żółtym opakowaniu. Ła, i są przyjaciele. Ekstra! Ekstra, jeszcze tyle doświadczenia za świderka. Najlepsza broń na zombie, jaką widziałem. Świderko. Dobra, tylko najpierw odprowadzę tego bałwana do... Dobra, jak tam pistolet? Wow, wow, nie tak będę sprawdzał. Zej z linii strzału. Strzał w głowę działa? Działa. Nie zawsze trafia. Dobra, chodź Gordon. Będę miał chyba zapasowe 10 świderek. Już widzę tu jedno wiadro, tam była wiertarka. Będę na zmianę przekładał wszystkim. Wszystkich tych świderków załatwię. No i co jest z tym Gordonem? Gdzie on jest? Tu. Gościu, ja nie mam zbyt wiele czasu. Armia niedługo przybędzie, a ty się tam opierdalasz tak najzwyczajniej na świecie. Rytowanie ocalało i da ci dużo pepy. Wiedział, to będzie nie ratował. Trzeci poziom. Nowy poziom. Następny razem. Będę czekał, aż to się będzie pokazywać. Dobywaj PP, zabijając zombie, ratując zombie, zabijając niedobitków i pokonując psychopatów. Umożliwia awans. Nowy poziom oznacza. Okej. Okay. Nowe karty combo. Zdrowie wzrosło. Nowa umiejętność. Ekstra. No, status. A tak, życie. Dużo tego. Ilość przedmiotów. Można więcej niż 4. Zasięg rzutu też większy. Umiejętności. Upadek do tyłu.
Wow, jest tego sporo. Klucz. No musiał skiknąć do apteki, może Zombrex tam będzie. A jakby miał Zombrex, karty kombo, nic nowego. Jak byłby tam Zombrex, to miałbym stałą dostawę Zombrexu. Całkiem nieźle to wykombinowałem, trzeba tam najpierw dotrzeć. I znaleźć tam Zombrex, o ile jeszcze jest. Ale to wszystko w następnym odcinku. Dziękuję, że oglądaliście, komentujcie, subskrybujcie. I zapraszam do oglądania następnych odcinków. Na razie!